Cześć, witajcie, detailingowy dziadzia Blend Brothers Carnauba Quick Detailer, czyli szybki strzał z wosku. Zobaczymy, jak tu usiądzie, ale zapach. Żona już tu miesza. Uwielbia mi przeszkadzać. Słyszałeś, nie? Jak zębami strzeliła. Teraz tak, zapach, już ci mówię. Shake, przypomina mi Aenso, zapach do samochodu. Obłęd, kurwa. Kurczę, chciałem powiedzieć, fantastyczny zapach. O, tu stoi produkt, który chyba widziałeś. Beznadzieja. Mikrofibry Cavaliera, tam gdzieś jest też trochę kawałek zerdy. O, z tego nic nie będzie. Złamałem. Hehe. Dobra, to będzie. Tam sobie niech pływa. Specjalnie wziąłem atomizer, który będzie dawał delikatną chmurkę. Co my tu chcemy? Z Cavaliera wziąłem taką niebieską przedtem. Zajebista. Co my tu mamy? Kurde, no nie wiem. Oni mają tak poopisywane dziwnie te... Ojej, ale puch. No zajebiste. Przed chwilą takiej niebieskiej używałem. No, powiem wam, że jeżeli chodzi o Cavaliera, naprawdę mikrofibry mają zajebiste. Super. No dobra. A, na masce położyłem tego Frabera i się pożygałem. Zobaczymy, czy ten produkt to przykryje. O, i tu już jest inna aplikacja. Tu już jest tak... Nie jest tłusto. Aha, odwrócę. No, jest śliskość, jest wszystko. No. I to rozumiem. A później użyjemy Quick Detailera, jak to się zacznie kończyć. No i... Można? Można. Ale kurwa, kurczę zapach. No słuchaj. Na lakierze nie ma nic. Jest tempo jak... przy piętach mnicha. Ale aplikacja też nie jest cudowna, ze względu na to, że lakier jest jaki jest. Jest topór. Jest opornie, ale za chwilę ta opór, jak zaczynam docierać ten wosk w sprayu, robi się przyjemny, naprawdę. Nie wiem, czy wiesz co, te mikrofibry chyba jednak są za mięciutkie, moim zdaniem. O, dobra. No, tu gdzie jest ten Fraber, to cały... No, panie. Naprawdę zajebiście. Idę jeszcze z tamtej strony, bo ten Fraber mnie męczy. Tak, ta mikrofibra, aplikacja nie jest cudowna. Niestety idzie to tempo, bardzo tempo, opór. Czyli delikatne rozprowadzenie. O, jakieś docieranko. Tak, i później pyk. Słuchaj, docieranie to już jest później. Ale trzeba uważać, widzę, bo... Lubi przysmużyć, tak, zostawia. O, chyba, że się wymieszał z tamtym. Tak, trzeba na niego uważać. No, trzeba uważać. Tak, tutaj też smugi zostały. Chyba, że z tamtym Fraberem się zmieszał i przez to. No. No, słuchaj, jest dobrze. Naprawdę, teraz patrzymy. Tu coś jeszcze mam. Jakby niedotarte. I co? Za szybko pochwaliłem? Nie, tu jest ok. Tu, gdzie ten siedzi Fraber, niestety się marzy. Więc zmarnowałem mikrofibrę. Nic, postaram się to dotrzeć. No tak, no kurde. Marzę się, marzę. Dobra, słucha mikrofibra. Nie idzie tak, jakbym chciał. Czyli standardowo. O, i zebrane. Dobra. Nie zebrane. Nic nie zebrane. Jeżeli tu będzie to samo, na innym panelu, marzę się, cały czas się marzę. Na okrągło się marzę. Wszędzie mam mazy. Wezmę latarę.
tragedia. Fraber to jest po prostu nieporozumienie jakieś. No widzę, że są, kurde. Tu niby nie ma. Tam, gdzie dałem tego frabera dużo, żałuję, że w ogóle z nim wjeżdżałem. Dobra, lecimy tutaj. Zobaczmy, co tu się wydarzy. Robimy. Raz, dwa. Latarka. I lecimy z drzwiami. Czyli co? Rozprowadzenie po panelu, które nie jest cudowne. Niestety jest opór. Lakier nie ma zabezpieczenia, więc i wymaga dekontaminacji, więc luksusu nie będzie. Ale dlatego chcę położyć właśnie wosk, żeby nadać połysku i poślizgu. Tak, i poślizg się pojawia jak najbardziej. Słuchaj. No, super. Chusteczkowe jest tylko rozprowadzenie. Później już jest gitara. Dobra, zobaczymy zaraz, czy będą smugi. Okej. Ciekawe, czy lubi się z wodą. Tutaj załapał trochę i mu widzę, że nie przeszkadza. No i teraz magiczne... Gdzieś tu smuży. Dobra, to dotrzemy. Tu jakby było. No, smuży. No niestety. Ideału nie ma. Ale jest to do dopracowania, słuchaj, jak najbardziej. Okej. Dobra. Czyli teraz tak, na błotnik jeden strzał. Zapach. On mi trochę też przypomina Aenso, ale któryś z dressingów do opon i tworzyw sztucznych. Detailing, Automotive Car. Jest taki szejkowy, mleczny troszeczkę. Dobra. I znowu ta sama opcja. Rozprowadza się kiepsko. Zaraz zmienimy mikrofibrę, bo może być tak, że plusz wcale nie jest tutaj dobrym rozwiązaniem przy tym produkcie. Może być tak, że rzeczywiście przez to, że mam mikrofibrę, jaką mam mięciutką, moim zdaniem, do wosków, przez to on się tak męczy. Później sprawdzimy hydro. Tak, woda mu nie przeszkadza w ogóle. Może być tak, że on będzie dobry na mokro. I zaraz to zrobimy. Dobra, spryskamy panel. Coś tu jest. Coś tam się broni. Same quick detailery, tu tak naprawdę do końca nie wiem, co tu siedzi. I co robię? Robię raz, dwa. Biorę mikrofibrę. Ta strona jest mokra. I rozprowadzam. Tak, ta mikrofibra moim zdaniem nie jest za dobra do tego produktu. Jak to idzie? Chusteczkowo. Dobra, odwracamy. Kiepsko. Nie, muszę wziąć z krótszym włosem troszeczkę, można powiedzieć, że twardszą. No ale słuchaj, mokro nie stwarza jakichś strasznych problemów. Zmienię tylko mikrofibrę i spróbuję jeszcze raz na mokro. No, tak. No, na mokro on będzie dobrym rozwiązaniem, rzeczywiście. Idę po inną mikrofibrę. Niech będzie FX zielony. Jest zdecydowanie, tak, oczywiście. Inaczej jest, no jest troszeczkę twardsza, no nie da się ukryć, inna gramatura. I tu już mamy trochę inaczej. Ale po ślizgu jakiegoś spektakularnego nie ma. Dobra. No coś tam się poprawiło. Zobaczmy teraz błotnik. Czyli robię jeden strzał. Ok. Tak, zdecydowanie. To oczywiście, że to był zły wybór. Tamte jednak mikrofibry tylko i wyłącznie do wosków. I teraz tak, tutaj. Tutaj teraz znowu rozprowadzenie było fajniejsze przy tej twardszej. Docieranie jest gorsze. No, zdecydowanie. Ogólnie coś czuję, że ten produkt... O, zaczyna puszczać. Jak już odpuściło, jest ok.
czuję, że ten produkt będzie chyba dobry na mokro i któregoś pięknego dnia sprawdzę go na mokro po prostu. Spryskam auto i tak mi się wydaje, że tak trzeba będzie go używać. Dobra, latareczka. Marzę się. Dobra, bez latary nie podchodź, marzę się. Słuchaj, dobra, no. No właśnie, też się marzę. Zapach obłędny. Tu na mokro jest idealnie, więc myślę, że nie będę się teraz męczył. Wezmę i położę ten wosk, jak umyję auto, na mokro i osuszę. I to będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Słuchaj, stwierdziłem jeszcze jednak, że położę na całe auto, nie poddam się, no bo kurczę, no bo nie. I co zauważyłem? Najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o mikrofibrę. Szwagrowa, ta tłusta, ta gruba, te co są tak ładnie zapakowane. Mam nadzieję, że dobrze to widzisz i żeby było to w miarę fajnie, jeszcze nie wiem na ile zostało smug, bo wiesz to, o, no właśnie. Teraz będziemy dopiero docierać, no. Także widzisz, no smugi. Żeby było fajnie i przyjemnie, kładziesz dużo towaru na mikrofibrę. Ta jest mięsista, krótki włos. Rozprowadzasz po panelu. Później docierasz tą stroną, jakbyś zbierał, odwracasz i docierasz dopiero właśnie tamto. I dopiero ma to jakiś sens. Teraz tak, teraz będę sprawdzał smużenie specjalnie, bo położyłem i chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądać, jak nie będę miał latary. I gdzie nie gdzie. O, i słuchaj, jak jest krótka mikrofibra z krótkim włosem, zobacz połysk. Żony zapytałem, jak połysk, wtedy było bez słoneczka, mówi taki sobie. I rzeczywiście on nie jest, ten połysk nie jest szklisty. Jest woskowy, jest stonowany, jest mokry. I tutaj, jeżeli chodzi o połysk, nie ma jakiegoś szału. Teraz tak, mnie się podoba. Zobacz, jest tak mokro, jest no zajebiście, fajnie, naprawdę, naprawdę fajnie, podoba mi się. Co zauważyłem? Uzupełnienie materiału dodaje takiej mokrości i jak chcesz, żeby był właśnie fajny efekt, dużo towaru. Wiąże się to niestety z odpowiednim docieraniem. Smugi tutaj nie ma. Teraz tak, tu. Zobaczmy, tu nie ma. Tu się oszczędzałem, tu nie ma. Wiesz, no są miejsca, gdzie nie dotarłem, ale niestety produkt trzeba dotknąć każdą stroną mikrofibry. Tu coś zauważyłem. Ok, dobrze. O, tutaj minimalnie. Co mi się podoba? Produkt dodaje takiej soczystości i na lakierze zakrył mi hologramy, bo jest ich mnóstwo. Tu jeszcze troszeczkę, a nie, to są rysy. Tutaj patrz, prawie się udało, gdzie zostało przy klamce. No, to jest właśnie to, że lepiej z latareczką. I teraz tak, poślizg się oczywiście pojawił. Dobra. I jeszcze tu. O. Więc jak będziesz to robił z latareczką, będzie ok. Czy produkt jest fajny? Wiesz co, no patrząc na aplikację, no wiadomo, że luksusu nie ma. Ale uderzenie, naprawdę. Uderzenie, nie jest to szkło. No to jest moje ulubione właśnie, takie mokre, typowo woskowe. I zapach, no kurde. A, super. Co jest
ciekawsze. Teraz tak, sprawdzimy hydro? Możemy sprawdzić, bo tutaj położyłem na mokro i później dałem dużo materiału. Więc teraz sprawdzimy hydrofobowość. No zjazd jest. Ładnie, jest dobrze. Myślę, że z myjki to byłaby całkiem niezła jazda. I oczywiście co? Uzupełnię, bo będę chciał sprawdzić, czy wytrzyma do następnego mycia. Odwracam na stronę, gdzie było najbardziej mokro. I teraz zobacz, krótka mikrofibra, gęsta, rozprowadzenie, druga strona zbieranie. Zobacz, co się dzieje, widzisz? I tak naprawdę on, jak załapie trochę wody, to jest paskudnie. Albo dużo, albo wcale. I ostateczna mikrofibra, gdzie docieram. I tak właśnie się bawiłem. Ostateczna strona, można powiedzieć, taka finiszowa. Ok, dobrze. Latara jeszcze smuży. Widzisz, no jest wymagającym produktem i dlatego go to dyskwalifikuje, bo patrząc na niektóre silanty. I ok, no musisz z latareczką, widzisz, no i dużo nie musiałem dotrzeć, żeby, no musisz to widzieć, że go na pewno zebrałeś. Ok, słuchaj, ja sobie tak zostawię, a jeszcze maska. Jeszcze ja to sobie tak zostawię, słuchaj. Tutaj sprawdzi się gęsta mikrofibra z krótkim włosem i tak jak tłumaczyłem, jeżeli chodzi o docieranie. Jedna strona grubo, rozprowadzamy, odwracamy mikrofibrę, zbieramy nadmiar. O, smuży. Zbieramy nadmiar, słuchaj, i docieramy finiszowo. Te pluszowe, które wziąłem od kawalera, są zajebiste, ale do wosków. To była ta strona. Tak, ta strona. I patrzymy. Tu. I teraz to już jest ideolo. Jest i poślizg, jest wszystko. Więc tak naprawdę potrzebujesz 3, a nawet 4 strony mikrofibry. Czyli wykorzystasz, tak jak ta mikrofibra, bo chodzi mi o tę stronę, wykorzystasz ją na maksa. Tutaj była aplikacja, wstępne zbieranie i docieranie. O, to jest już ta ostateczna, taka finiszowa, którą docieram. I tak zrobiłem całe autko. Na upartego możesz na dwie. Jeszcze będzie lepiej. Niektórzy powiedzą, no ile roboty? No tak, ale to jest wosk w płynie. To nie jest quick detailer, to jest wosk, więc jakbyś miał i jak potrzebujesz na szybko, nie? No, nie oszukujmy się. Jak ktoś lubi woskować, to wiadomo, że weźmie sobie twardy wosk i poświęci tutaj dużo czasu. Połysk sobie dobierze taki, jak mi odpowiada, podkład. Tu chodzi o to, żeby tak jak ja teraz, szybko, sprawnie, dopóki jeszcze auta nie ogarnę pod typowe twarde woski, będę chciał położyć. No patrz, no jest kurwa mokro. Fantastyczny połysk. Fantastyczny, naprawdę. Tylko że towaru trzeba dać grubo i się trochę poświęcić. Naprawdę. Zajebisty połysk, taki mokry. Przypomina mi bardzo Enzo? Tak, tę wersję limitowaną, co był taki, no właśnie, niby taki sztuczny, a on jest taki mokry. Bez szkła, super, naprawdę super. Bardzo mi się podoba ten połysk. Z tym, że musi być słoneczko, on wtedy pokazuje swoje takie właśnie nasycenie. W cieniu to będzie wyglądać tak, jakby było słabo. Znowu z produktami, które są szkliste, to one nawet w cieniu dają taki mega połysk. Tu niestety przy tych produktach trochę nam to znika, ale za to, jak jest tak właśnie w słoneczku, no jest mokro, no jest mokro. Bardzo fajny połysk, bardzo fajny zapach i to wszystko. Reszta niestety trzeba się poświęcić. Przepraszam za szumy, schowam się troszeczkę. Trzeba się, słuchaj, poświęcić, żeby zaaplikować go odpowiednio. No niestety te wszystkie strony mikrofibry trzeba wykorzystać, a jak nie, no to na dwie. Jeszcze raz sprawdzam latareczką. Jest ok, dobrze. No dobrze, to może Ci pokażę, jak ja to aplikowałem bez latarki, może się uda. Wezmę czystą mikrofibrę, szwagrówkę. Proszę bardzo, to jest właśnie ta mikrofibra. Ona jest krótki włos, jest mega gęsta, jest zajebista. Naprawdę, poziom tu jest fantastyczny. Spróbuję na drzwiach. Szumy są, no przepraszam. Ładuję na mikrofibrę, zobacz. Grubo towaru. Grubo. Naprawdę grubo. O, i teraz mam poślizg. Jest wszystko tak, jak powinno być. Jest bardziej ślisko. Rozprowadziłem. Odwracam.
Słuchaj, i zbieram. I tu będzie już właśnie opór, ale zbieram. Aha. Pstryk. Ok. Czuję już opór taki poważny i te dwie strony przeznaczam na docieranie. Daję mu chwilę i już teraz, słuchaj, tylko i wyłącznie docieram. Ale zapach, naprawdę uwielbiam ten zapach, taki szejkowy, mleczny, taki trochę aenso. Zajebiście. No, zapach dobrali super. To trzeba przyznać, w końcu coś pachnie prawie jak ten ich eliminator. Ok, jeszcze tu czuję opór. Dobra, odwracam i to jest ta ostateczna. I już jakoś piekuś. Tu jeszcze czuję delikatny opór. O, wzdłużnie. Ok. Z tą ilością to ja może przesadziłem. Trzy takie strzały na rozprowadzenie, ale naprawdę im więcej, tym lepiej. O, zobaczymy, gdzie będą smugi. O, wodę załapałem. Dobra. Biorę latarę. No, kurwa, zobacz, jakie uzupełnienie. O tym właśnie mówię. Dużo. Dużo towaru i nie śpiesz się z nim. Spokojnie. Nawet jak rozprowadzisz, daj mu chwilę posiedzieć. Dobrze. Biorę latarę. Ile smug? Zobacz, nigdzie. Tu odrobinka. Tu. Tu odrobineczkę. O. Widzisz, nie jest tak źle. Dramatu nie ma. Zobacz, pięknie. O, i tu jeszcze. No i latarka jest jednak niezbędna. Widzisz. On tam, gdzie właśnie go nie dotarłeś, będzie taki minimalny opór i on w pewnym momencie puści. Ale latarka jest tutaj niezbędna, moim zdaniem. Tak jest. No widzisz, jeszcze ze dwie aplikacje zrobiłbym to ideolo. Czyli powtarzam się. Mikrofibra z bardzo gęstym włosem. Szwagrówka jest tutaj idealna do tego. I tak jak widzisz, na załączonym obrazeczku, grubo towaru, zbieranie i docieranko później. Czyli robimy sobie tak. Ta strona, aplikacja, zbieranko, odwracam i docieranko. Najpierw cyk bez latareczki i ostateczna z latareczką. I ciach. I myślę, że tak mikrofibrą, jak dobrze to ogarniesz, to całe auto zrobisz. Nawet jakbyś dwie zużył na całe auto, też będzie super. Rewelacja. No, połysk jest naprawdę super. Bardzo mi się podoba. Naprawdę. Połysk mi się podoba. Jest taki mokry. Zobacz. Zajebiście. No dobra. Kropelki? No widziałeś, są. Myślę, że kolejne mycie. Zobaczymy, czy wytrzyma do kolejnego mycia. Użyję tutaj szamponu neutralnego. Nie wiem, czy już był, mojego teraz ulubionego. Z mojej strony, słuchaj, to wszystko. Czy produkt jest fajny? Na szybkie akcje? Podkreślam, że jest to wosk. I jest napisane Quick Detailer Carnauba. No to raczej Quick to tutaj nie mamy, więc tutaj to już leży. Zapach i wykończenie jest naprawdę fajne. Następny film z tym produktem to będzie na pewno Quick Detailer, gdzie będę chciał uzupełnić właśnie ten wosk po myciu. Zobaczymy, jak to usiądzie. No, jest zajebisty połysk, naprawdę. Im dłużej, tym lepiej. Super. Ale troszeczkę napracować się trzeba. Bardzo ładnie. Naprawdę bardzo ładnie. Zobacz. Ekstra, co? Fajny, fajny połysk. No dobra, z mojej strony wszystko. Czy cropping? Pokazywałem, chyba że rzeczywiście będziesz srogo siedział, to wrzucę na w propozycji filmu, ale tutaj myślę, że przy takich produktach to patrzeć na kropelki to moim zdaniem nie ma sensu. No dobrze, słuchaj, co do wosku. Na drugi dzień sprawa tak się ma. Powrót, całą noc, w sumie północy padało, stał pod pracą. Rano powrót w deszcz i słuchaj,
po drodze, gdzie trwa remont. Z Łodzi do Konstantynowa Łódzkiego ludzie wiedzą, jak tam jest. Ci, którzy jeżdżą, to jest masakra. Jest rozgrzebane, jest mnóstwo błota, jest piachu. Zobacz, jak sprawa wygląda, jeżeli chodzi o samooczyszczanie. Zajebiście. No, jestem pod wrażeniem. Ale teraz sprawdzimy kropnik. Połysk wosku naprawdę zajebisty. Bardzo mi się podoba. Coś niesamowitego. Zobacz tutaj tył. Naprawdę siedzi to znakomicie. Ta strona widać, że przeciągnę, o, że jestem. Ale słuchaj, na to, co przejechałem po takim błotku, jest przyzwoicie. No to co? No to sprawdzimy, myślę, kropling, nie? Zobaczymy, jak to się ma, jeżeli chodzi o kropelki. Oczywiście auto nie jest myte, jest brudne. No zobaczymy. Obłęd. Obłęd. Ja widziałem rano na masce, to były takie kluchy, bo popadało. I przy prędkości chyba w okolicach 50 wszystko, nie, 60 z maski wszystko pięknie zjechało. Masakra. Jestem bardzo miło zaskoczony tym produktem. No rewelacja. Ciekawe, jak to długo posiedzi. Kurczę, teraz wezmę sprężone powietrze. Zobaczymy, na ile, kurczę, uda mi się to pięknie zdmuchać. Okej, auto umyte, jak po bez dotyku. Nie, no żartuję. Ale zobaczmy. No zajebiście jest, naprawdę bardzo fajny połysk. I tak naprawdę widzę, że położyłem wosk, ten połysk jest taki miękki, przyjemny. Super, jaram się, mam nadzieję, że długo posiedzi. Dobrze, wszystko pięknie, ładnie na Audi. Tył Maniusia. Tutaj nic nie kładłem. To jest dla mnie panel testowy, gdzie nie ma zabezpieczenia. I najgorsze w tym aucie jest to, że tu się zbiera najwięcej syfu i wszystko najkrócej siedzi. Tu jest tragedia, dramat. Nienawidzę tego miejsca w tym aucie. Co bym nie położył, umiera. Panel umyty z Travelsem. 1:1. Wcześniej szampon oczywiście neutralny. 1:1 z Travelsem. Wypłukane dokładnie i odtłuszczone dedykowanym produktem do powłok, pod wosk. Odtłuszczone. O! I teraz będę chciał wlecieć na klapę i na zderzach właśnie z tym produktem i chcę sprawdzić rzeczywiście, jak jest z tym samooczyszczaniem, bo na Audi jestem pod wrażeniem, naprawdę. I co biorę? Tutaj może weźmiemy coś innego. Tu mamy coś takiego. Tu jest szwagrówka, więc odpuszczam. A! Strovers. Uwielbiam ich w mikrofibry. Naprawdę, mówcie co chcecie, piszcie co chcecie. Nie są tani, ale do osuszania zacząłem używać już tylko do Maniusia niebieskiego, do mojego czerwonego. Tam no nie mam co robić, naprawdę, rewelacja. To jak te ręczniki chłoną, to jest coś niesamowitego, super. Tak samo tutaj, no zobacz, no to jest poezja. Po praniu mięciutkie, poziom jest mega. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Wjeżdżam na klapę. Ojejku, ten zapach. Okej, tu trochę wody gdzieś jeszcze widzę, zgarnąłem. Okej, i ta sama metoda. Teraz zbieram. No i perfekcyjnie. Tutaj się już trochę ciągnie. Złapało wody. Nie szkodzi. Wiemy już, jak z nim postępować. Zobaczymy, jak tutaj na białym będzie. Okej, później pójdę po latareczkę, odwracam, cyk i finiszóweczka, można powiedzieć. O, i teraz czuję, jak odpuściło. Właśnie, trochę jeszcze z wodą. Jednak jak złapię mało wody, jest średnio przyjemnie. Tu już jest super. Okej, tu mały opór, delikatny. Tu już odpuściło. Tu też, tu jest jeszcze woda. No słuchaj, no co? Delikatnie. Okej. Bajka. Odwracam. Ciach. Która mokra? Muszę twarzą sprawdzić. Ta, dobra. Zajebisty zapach, no po prostu. Raz, dwa, trzy, cztery. Robisz chmurę i lecisz. I pierwsze co? Rozprowadzenie.
Tak, okej. Sprawdzimy go również na czym? Na plastikach. Ale najpierw zajmę się lakierem. Okej. Dobra, druga strona. Zaczynam docierać. W sumie to zbierać. I słuchaj, w ten sposób, tak jak widzisz, nie śpiesząc się, dając mu czas, słuchaj, będzie zajebiście. Zaraz pójdę po latarę. Tu w słońcu nie widzę, żeby były jakieś mazy, ale wiesz, jak to jest na białym, wdzięcznym lakierze, jeżeli chodzi o smużenie, o rysy. Ale znowu z drugiej strony zabrudzanie się to jest po prostu masakra. Nie tym, tym. O tak. Tamta była ta strona troszeczkę mokra. Tu fajnie, jakby auto całkowicie wyschło. No pięknie. No teraz już idzie gładziuteńko. Przepraszam za szumy. Wieje niestety. Już widzę, że jest dobrze. Ja, ale to siedzi. Ojej, pokuszę się tutaj, słuchaj, o jeszcze jedną mikrofibrę chyba. Ale to siedzi. No, nie no, zajebisty ma połysk ten produkt, naprawdę. Ale to siedzi. Jaram się. O, niedobrze, ciecia. Dobrze, że na plecy. Czyli robimy cyk. Biorę mikrofibrę, którą będę chciał jeszcze dotrzeć i położymy na plastik. Coś takiego nie za bardzo, co bym cierpiał. No nie mam takiej, której bym nie cierpiał, którą bym... O właśnie, weźmy to do dotarcia jeszcze. Tej nie używałem, nie wiem skąd ją mam. Nie mam pojęcia. Nie wiem, nie wiem skąd jej dostałem, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Nie wiem od kogo, nie wiem dlaczego. A może to jest i od FX-a. Jak teraz? Już ci mówię, poślizg, tak jest. Fantastyczny. O ja. Tu załapałem wody i już odwracam. Tak, jak załapię delikatnie wody, zaczyna być tempo. Słuchaj. O, ale to siedzi. No zajebiście. Obłędnie. Teraz weźmiemy... Właśnie, przestań szumieć. Teraz położę to na plastik. Ciekawy jestem. Tu z tyłu, czy coś się wydarzy. No. I to grubo. Bo wczoraj zaaplikowałem go, słuchaj, u siebie na mój tłumik, który jest matowy. Już tak troszeczkę wyblakł. Słuchaj, no zajebiście dodało mu czerni. Tak jak temu plastikowi. I co? I odparowuje? Ty, odparowuje. Tu, zobacz. Ale równo czy nie równo? Tak. Odparowuje. I zostawiamy. Lubi ciepełko. Jest ciepło. Zajebiście. Idę po latarkę. Jestem. I co ja tu widzę? No na białym to ja nic nie widzę. Nic kompletnie. Słuchaj. Zero, żeby... To są rysy czy smużenie? Zaraz sprawdzimy. Dobrze. Już. Biorę mikrofibrę. Odwracam. I będziemy wszystko wiedzieć. Tu. Poczekaj. Tu nie widzę nic. Tu coś. O, tu. Sprawdź. W tę stronę? Nie, rysy. Wszystko gra. No, na białym tego nie wychwajcę. I teraz tak. Tu jest powłoka. No to tu jest bardziej ślisko, ale ta powłoka jest taka se. Słuchaj, panel jest porysowany, naprawdę bardzo. I można powiedzieć, że jakbym nie użył Strawelsa, to on po czasie się, jak to biały lakier z tyłu, kurczę, no jest taki, robi się, no niefajny. Po białym to szybko widać, że potrzebuje takiego dogłębnego czyszczenia i tu Strawels się sprawdza, słuchaj, jeden do jednego. Na białym perfekcyjnie wszystkie zakamarki. No siedzi to. Naprawdę bardzo mi się podoba. Ciekawy jestem, jak to długo pożyje. Nie wiem, czy nie położę podwójnej aplikacji. Tak, jeszcze raz. Jeszcze raz się pobawię, słuchaj. Z tym, że teraz odwrócę sobie mikrofibrę i zrobię to mega gładką stroną. Z mega krótkim... No zapach. Zajebisty. Jeszcze raz położymy. Rozprowadzenie. O, tutaj już widać, że
już wosk siedzi, bo widać taką hydrofobowość, nierówno wszędzie się rozkłada. Tak jak przedtem lakier go pił, tak teraz już tego efektu nie ma. Dobra, i od razu na zderzak. I później będę docierał sobie tą zieloną. Zrobimy to na dwie mikrofibry. Uciekaj. No niestety wieje. Wszystkie paprochy to jest minus robienia na podwórku. Powinienem to sobie zrobić w garażu. Ale chcę to zrobić właśnie na podwórku, żeby osoby, które nie mają garażu lub na działeczce, żeby właśnie położyć sobie wosk, umyć dokładnie auto. Nie mówię tutaj już o korekcie, bo każdy z tą korektą i korektą, korektą. Nie każdy może, nie każdy chce i nie każdy musi tak naprawdę. Daję mu czas, zobacz, powolutku. I teraz będę zbierał. Jak ja to widzę? Tutaj w słoneczku będę widział. O właśnie, zobaczymy, czy on siedzi, czy smuży. Jak to wygląda w białym. Jest on tak jakby... Jest, siedzi. Tak, trzeba go dotrzeć. O, i teraz widzę... Tak, no fajnie, on odpuszcza w pewnym momencie. Pięknie. Zajebiście. Ale zapach. Jaram się. Słuchaj, produkt jest wymagający, ale jest zajebisty. Naprawdę. Potrafi mega wyciągnąć lakier. Zobacz. I to jest tak. W słoneczku. I czuję, że on gdzieś tu jeszcze siedzi. Okej. Na razie zbieram go. U buziaka. A teraz będę go docierał. Tak, tu jest. To są rysy. Dobra. Nic tu nie zobaczę niestety. Na białym wiadomo jak to jest. Mamy podwójną aplikację. Do białych lakierów również usiądzie fajnie, bo on daje takiej mokrości. Naprawdę uderzenie jest fajne, zajebiste. Nie ma tutaj szkła. To jest takie typowo woskowe uderzenie. Zero szkiełka. Nic, kompletnie. Jak ktoś lubi miękkie uderzenie, czyli jest fanem wosków, to ten produkt Ci to da. Okej. O, i tutaj też będę starał się Ci pokazać od A do Z, jak to wygląda na powierzchni, która nie była po korekcie, zresztą na Audi też nie. W sumie można powiedzieć, że ten panel chyba lepiej przygotowałem niż na Audi, bo na Audi omyłem po prostu odpowiednio pianą zasadową, produktem zasadowym i nie odtłuszczałem nawet, tylko tak zarzuciłem. A tutaj mamy wymycie perfekcyjne z odtłuszczeniem. I teraz tak, zdejmuję gumy, jakkolwiek to zabrzmiało, dłoń sucha. Ha! Ojej! Ojej! Poślizg, rewelacja. Stąd to samo oczyszczanie, FX. No to tu jest lepiej niż na FX-ie, pomimo, że FX ma super hydro.